I GG. To jest nasz koniec. To jest nasz koniec. To jest właśnie tracker. Walimy Urugwaj. Czy to jest koniec? Widzowie, nie gramy streaków. Podrzucam wam skrót wczorajszego streama, bo to co się działo jest tego warte. Dziękuję wam, że ten kanał tak pięknie się rozwija i że tak dużo ludzi lubi tematy geograficzne. Ja przypominam, że nie jestem nauczycielem, uczę się wraz z wami. Dlatego jeżeli chcesz do nas dołączyć i nauczyć się czegoś ciekawego, to zachęcam do subskrypcji tego kanału, bo odcinki są codziennie, a jeżeli danego dnia odcinka nie ma, to wiedz, że jest stream. No i możesz ocenić ten materiał w zależności, czy ci się podobał, czy nie. To już zależy od twojego sumienia. Miłego oglądania. Dobra, lecimy. Pierwszy country streak. I patrzcie, tu zaczniemy dobrze, od Malezji albo Indonezji. Dobra, go. To easy Malezja. O! Ty! Ej, bez kitu. Vibe polski. No nie mówcie, że nie. Widzicie coś takiego i jesteście na odludziu w Polsce. Telce. Dobra, na pewno to nie jest Polska, ale Telce? O, 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 tu jest piękny znak. Nie, Klobuki? Ej, to nie jest czeski znak? Kropka 3, no. To był czeski znak. Także gicior. Tutaj mamy coś, co wygląda jak RPA i Cape Town. Wręcz jestem pewny, że jesteśmy w RPA i w Cape Town. Dobra, tak mi się wydaje. Początkowy streaky. To jak nie jest... A, to nie jest Cape Town. Tutaj w ogóle, okej, ale... Still. Czwarty kraj za nami i tutaj jest prawdopodobnie Indonezja, a ewentualnie Malezja, ale to jest chyba Indo. O, RP jest, czyli rupie. Nie, wszystko tutaj było za Indonezją. I to Indonezją jest... O! Chyba Sri Lanka. Chyba to jest język Sri Lanki. Tak, i to są chyba słupy elektryczne należące do Sri Lanki, z tego co kojarzę. I dobra, do 10 kraju to jeszcze będę nawet próbował, wiecie, bez jakiegoś głębszego szukania. To jest natomiast Troyes, Dijon. Dijon to musztarda. Tak niesamowicie zbliżone, solid security. Czekajcie, 22 to jest kierunkowy na mazowieckie, czyli prawdopodobnie jesteśmy gdzieś w tych rejonach, z tego co kojarzę. Tak jest, pod Warszawą, nie, czy no, obok Warszawy byliśmy. O, o widzowie, jakieś pierwsze myśli, gdzie możemy być. Pikole, nie, dobra, ten niemiecki to jest Monachium. Wiecie, kogo na pewno w Monachium nie zobaczymy? Roberta Lewandowskiego. Mamy południową Koreę. Tak jest. O my god, widzowie, Jezus Maria, gdzie my jesteśmy? Czy to są obrzeża Polski, Bydgoszcza? Nie, to są po prostu islandzkie bolarcy. Ale powiem wam, że gdyby nie te bolarcy, mogło być różnie. Tutaj znajomość bolarców nas dużo ratuje, ale bez tego... Dobra, to jest język węgierski. Dobra, będzie 15? Jeszcze... Oj, oj, właśnie chciałem zobaczyć to auto, widzowie. Ten wielki namiot. Oznaczający... Ej, ale to ciekawe miasto, bo to nie jest Ulan... Chociaż może jest Ulaanbaatar. Nie wiem. Nie, to nie był Ulaanbaatar. Zobaczcie, na jakiej tu granicy. O! Tracker! Widzowie, pierwszy tracker! Trochę duński znak, ale zaraz coś znajdziemy, żeby mieć pewność, bo szkoda się... Chyba Dania tu... Tak, .dk. Denmark. O! Islandia. Chyba taka typowa. Tigur. Tak, to są końcówki chyba islandzkie. Mamy ruch prawostronny. I jesteśmy w kraju Ameryki. Tak mi się wydaje przynajmniej. Możemy określić słoneczko. Słoneczko jest no tak, no nie za dużo. Raczej na południe, ale... Ho. Czyli byśmy byli północna chemii. Nie myślałem... Barcelona! Patrzcie, piłkarze Barcelony jadą. Ty, ale jest taki chyba klub w Argentynie. Ej, rzeczywiście w Ekwadorze jest ten klub. O, choroba, to może być Ekwador. Ale mi teraz widzowie pomogliście. Idę chyba... O! Ekwador. Patrzcie, i właśnie widzicie, Ekwador nie jest aż takim prostym krajem. Naprawdę można się tutaj wykrzaczyć. To trudno, ale jest Ekwador, więc to naprawdę nie jest łatwy kraj, Ekwador. Tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z Boliwią bądź Chile. Ruch jest prawostronny, co nam zabiera wszelakie myśli. .cl o Afryce, także Chile mamy. Jest mała podpowiedź. Nie, no dobra, winter coverage wyglądało. Dobra, jest język koreański. Korei Północnej nie ma. To może być tylko południowa. Dobra, no to jest Japonia. Typical low camera. To może być... Nie, to nie jest Hokkaido. Nie, dobra, no to jest typowa Japonia tutaj. A jest Hokkaido, dobrze. Pierwsza myśl. Co tutaj mamy? .au, okej.
Ale planuję, tak, jest słońce mega na północ, czyli jesteśmy na południu. Było AU napisane. Jak to był troll, to przykro mi. Nie był to troll. Ej, to są polskie słupy drogowe. Nie. Nie, nie, przepraszam, nie są, nie są. Chociaż to są, o, to są elektryczne słupki, które są w Polsce i Węgrzech. Fundusze europejskie, co za województwo z ciekawości. Ara, bez różnicy, nie da się przeczytać. Okej, okay, to on, dobra, to jest... Wielka Brytania. Tak, tylko jeszcze się chcę upewnić, że nie jesteśmy w Irlandii. Sprawdźmy, czy są białe blachy. O, kurde, ale były chyba białe blachy. Upewnijmy się na szybko tylko i walimy w Wielką Brytanię. Są białe, z tyłu były żółte, więc no jeżeli to nie byłaby Wielka Brytania, to smutek. Kolejny przykład, który wygląda jak Islandia, ale to nie jest Islandia. To jest, moi drodzy, ciekawy kraj, chociaż to może być Islandia. To jest prawdopodobnie Islandia, ale upewnijmy się. Chciałem zobaczyć jakieś słowa. Dobra, to jest Islandia. Reykjavik, stolica. To jest, moi drodzy, kraj rzadki, ale kto wie? Kto wie, co to za kraj? Język jest A! Nie zobaczyłem, że jest nawet napisane. Ojej. A nie, to jest Turcja. Widzowie, Butan, te domki jak Butan. O, jest napis. No, Turcja. Ale patrzcie, blisko Gruzji. Polskie słupki drogowe, gdzie to jest? Na Warszawę. Obieram kurs na Warszawę. Bystrica. Bystrica to jest miasto na Słowacji. Tak, Bystrica. Bystrica. Czekajcie, jeszcze się upewnijmy. Żeby tutaj na frajera nie zagrać. Nie, no to jest raczej, nie? Zwoleń. Ty, to jest Zwoleń. Polska jednak. Nie, gdzieś jest. A, tu jest Zwoleń, dobra. Ciekawe, kiedy dostaniemy pierwszego trackera, który rozwieje nasze szanse. Ale na razie przyjemnie się gra. Dobra, tu mamy kraj, którym jest prawdopodobnie Belgia, bo są czerwone blachy rejestracyjne. Nie, nie, to nie. A, jest miasto. Okej, takie nie widziałem. Była flaga, nie widziałem. Jest 900 ludzi na streamie. Więcej widzicie niż ja, ok? Widzowie! Pierwsza myśl to była Izrael, ale to Izraelem oczywiście nie jest. Mamy strada. Okej, to jest chyba język rumuński. Tutaj nie ma Mołdawii, która ma język mega podobny. Bukuresti, okej. To był Bukaresz po prostu? Tak jest. Okej, jesteśmy na Ukrainie. Ruski język, ale to Ukraina. Ukraina, bo jest meta na czerwone auto. Okej. Okay. Czekajcie, na pewno jest Bułgaria. Mam takie trochę podejrzenia. Dobra, nie, no to musi być Bułgaria. Nie ma przednich blach samochodowych. Na country streaku zwykły... A nie, tu są już. Okej, okay, tylko jedno auto nie miało. Spoko. Język hiszpański, ewentualnie portugalski. Znak Alto, który występuje w Ameryce Północnej, w Gwatemali, w Meksyku, w Kostaryce, gdzie jest tracker, ale wciąż występuje. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o to, to oczywiście trackerem nie jest. Nie mamy auta gwatemalskiego, czyli drogą dedukcji wychodzi, że jesteśmy w kraju, którym jest... O, i taka runda może być dla nas rundą, którą zakończy naszego streaka, nie? Bo zobaczcie, tutaj takie coś pośrodku niczego. Właśnie tak teraz to wygląda. O, jeszcze jak nie będzie kamerka normalnie działać, to już w ogóle. Attention, gracias. No, to jest język hiszpański w rzeczy samej. Ale to jeszcze może być Urugwaj, ale to... Kurde, to mogą być urugwajskie. Powiem wam, że to mogą być urugwajskie słupy. Blachy nie są chyba argentyńskie. Kurde. Nie, ta jest argentyńska blacha, ale jeszcze się upewnimy. O, tutaj blachy na pewno zobaczę. Kurde, Urugwaj tak chyba nie wygląda w żadnym tym. Ale szkoda by było. Koniec drogi. Ja pierdzielę. Nie wiem. GG? Czyżby ten streak się teraz skończył? I o, jeszcze drzewem nie zasłonił. Nie wiem, widzowie. Teraz wszyscy piszą Urugwaj. Dobra, jak będzie, dla widza. Walimy Urugwaj. Czy to jest koniec? Jest! Przy granicy! Ja pierdzielę! To jest killer. Pierwszy.
To jest na Japonia na 1000%. Jakby to nie było Japonia, to była Tokio w ogóle. I dla odmiany Japonia. Nie, ani nie, jest ruch lewostronny. To jest Indonezja. Indomarket. Tak, to jest typowy sklep, który taki... Nie wiem, Indomarket to jest trochę jak jakiś Kaufland u nas albo Biedronka. O, to jest auto gwatemalskie. Tak, to jest auto po Gwatemali, które jeździło. Nie, dobra, to jak... Jezu, widzę, jak to nie jest Gwatemala, to ja się nie nadaję. Dla mnie wszystko wskazuje Gwatemalę. Tak jest. EGG, widzowie, to jest nasz koniec. To jest nasz koniec, to jest właśnie tracker. Ja pierdola. GG. Equipo contra Incedios, jest po nas. Nie ma szans, jest jakiś, nie wiem co. Niestety. Coś, czego nienawidzę. Ale spróbujmy coś znaleźć. Przepraszam was za tą reakcję, ale... To nie jest Europa. Brazylia, Meksyk, Argentyna, Chile, jakiś, coś takiego, spróbujmy, o, no ale patrz, nie da się nigdzie dalej pójść, nie, no takie rzeczy to jest przykre, GG chat, nie wiem co, to nasza jedyna podpowiedź, Equipo contra Incedios, język jest chyba hiszpański, a nie, Kostaryka, Kolumbia byłyby żółte blachy. Wielkie serduszka. Nie no, żartuję. Ale o. 15. Walimy Kostarykę. Dobra, GG. Kostaryka. 10 sekund. Widzę, to na pewno nie jest Kostaryka. Ja tego nie czuję. Nie wiem. Co to było? Na 42 kończymy na bank. I... Jezu! Naprawdę? Ja pierdziele. Ale ładna dedukcja z widzami. Children's Museum. Pogchampy, widzowie, pogchampy, bo to, co teraz zrobiliśmy. Ale jest polski vibe jakiś pomorski. Nie, dobra, nie. To wygląda jak Łotwa, Litwa. Ale farcik, ja pikole. No tamto już wam powiem, widzowie, że był fart. To nie wiedziałem. Z tego nie będzie odcinka, nie wiadomo, bo nagrywam wciąż, może będzie. .ee. Nie, dobra, EE to Estonia. No, bliska Talina. Dobra, nie no, to jest... Scottish było napisane, blachy się zgadzają. To było blisko Edynburgu, Edinburgha. Tak, to jest Polska. Droga na Kraków. Nowy Sącz, Oświęcim, Bielsko-Biała. Pęk. I teraz, gdzie indziej jesteśmy. Okej, okay, kraj Ameryki Południowej. Prawdopodobnie Chile? Białe auto wskazywałoby na Chile, ale teraz troszeczkę bardziej o Boliwii myślę. Ale mamy 5 minut, no przejedźmy się, upewnijmy się. Nie, no dobra, jeszcze jedna, nie no, Boliwia. Czyli jednak druga myśl tutaj byłaby lepsza, bo są takie strasznie z tej cegły wszystkie budynki. No chyba walimy już Boliwię, nie ma... Dobra, druga flaga Boliwii. To mi jak to nie jest Boliwia, to już jest... GG. Okej, okay. Typical Japonia. Ale przeważnie. W każdym razie, nie sugeruj się. Było.dk napisane. Dekarzem nie jesteśmy. Jest też ta specjalna literka, która występuje tylko i wyłącznie w języku norweskim i duńskim. Jest flaga Danii, więc no. Czy będzie 50. kraj? Prawdopodobnie tak. Jest bardzo dużo języka angielskiego. Z prawostronnym ruchem i klimatem azjatyckim to prawdopodobnie są Filipiny. Ale możemy się upewnić zawsze. Dobra, upewnijmy się, wiecie, jak jest. Nie zawsze masz tu pewność, że to są Filipiny, nie? Dajcie większą podpowiedź i strzelamy. .ph. Nie mylić z innymi. Dobra, PH. Czuję, że będziemy mieli jeszcze jakiś powalony tracker. O, to jest czarne auto, ale wcale nie jesteśmy w Argentynie. To jest albo Malezja, albo Indonezja. Tajlandia to nie może być, bo w Tajlandii byłby inny język. O, to są chyba popularne indonezyjskie reklamy. To bolid widziałem chyba w Indonezji. No dobra, no była flaga Indonezji, nie? Te też reklamy były indonezyjskie. A też sporo osób pisało Malezja, więc... Też nie jest tak, że wy wiecie wszystko, a ja nie. Nie, no to jest prawdopodobnie ten Indono. Ej, jest slow camera, 4. gen. To jest chyba Sri Lanka.
Tak, są strasznie słupy elektryczne Sri Lanki, żółte blachy, ruch lewostronny i jest taka zauważalna niska kamera na czwartym genie. To jest rzadkość. LK. LK to też jest domena... LK, bo to może być dla większości zdziwieniem, ale LK to jest domena Sri Lanki, a nie wcale innych krajów, także trzeba wiedzieć. Ale upewnijmy się, już troszeczkę tych strików mamy. Menkabong. Tuaran. Nie, no nie będę tego szukał. Przecież to wygląda jak tak... O! Jak te tereny to wygląda, chciałem powiedzieć. I co? Przeczuwam jeszcze, widzowie, dzisiaj tutaj jakiś potężny tracker, który nas zmiecie z planszy, jak ten w Kostaryce. Okej, prawdopodobnie jesteśmy... Bułgarii? Nie, czerwone auto. Okej. W Ukrainie... O, jest chyba... W Ukrainie jest specyficzna literka I, ktoś mi kiedyś powiedział. Nie wiem, czy o ta literka, wydaje mi się, że jest, tylko i wyłącznie na Ukrainie coś takiego. To jest raczej Albania, bo są z prawej i lewej albańskie. Blachy. Sarandę, to też bardziej albańsko brzmi. Dobra, pierwsza myśl, lecimy. Jak nie Albania, to trudno. Nie, to było to. Patrzcie, na jakiej granicy z Bułgarią. A, to dlatego! A nie, z Grecją. No nie, z jaką Bułgarią, co ja w ogóle już plecę. O, mamy słupki drogowe. Jest chyba low-cam, to by sugerowało... Ja znam szwajcarskie słupki. Tak, to... Ale takie są chyba też w Luksemburgu i w Niemczech. Serio, jakby to nie była Szwajcaria, to... Wow! Brygada na przerwie. Majs jeden robi, a wszyscy patrzą. O, o, o. Kropka ZA, Saudi Afrika oczywiście. Dobra, było dwie duże wskazówki. Jak nie Afryka, to trudno. Blisko Lesotho, okej. O! To jest Nowa Zelandia po prostu z tymi słupami. O! O kurde, wiecie co? GG. Albania? Chciałem powiedzieć w pierwszej chwili, że to jest Turcja, ale z takim czerwonym wydaje mi się, że to jest ten. Albania? Nie, Butan to chyba nie jest. Nie no, ciężki przykład. To jest największa zmyłka. Czerwone tutaj. Stare blachy albańskie coś takiego miały. Jakiś dziwny Kirgistan bez auta, to jest chyba niemożliwe. Ale zobaczcie, podwójne blachy, z tej i z tej niebieskie. Czyli takie też są w Albanii. Nie wiem, chyba szedłbym w Albanię. Bez kitu. Jakiś mega górzysty teren Albanii. Muszę pójść w Albanię, widzowie, bo tak to tylko to czuję, będąc z wami szczery. No nie, to nie Butan. Jaki Butan? Nie no, dobra, o czym my mówimy? To na pewno nie jest Butan. Boję się, że to jest coś innego. Dobra, widzaje. Kolejny raz jesteśmy nad przepaścią. Nie wiem. Tam przez chwilę myślałem, że w ogóle to jak Greka wygląda. Ale ja idę za tym, co myślę. Pierwsza myśl to była Turcja, ale później dużo rzeczy wskazuje na Albanię. Ale to może być koniec. Czy to jest Albania? Jest. Na granicy z Czarnogórą. Widzicie? Dobra, była ta. Jeszcze jest Pemex. Jest Pemex, najpopularniejszy dostawca paliwa. I to był Yucatan. Mamy to. 60. kraj. Dobra, to są australijskie, nie? Dzięki jeszcze raz, Anita. Bardzo miło. Widzowie, nie gramy strików. Nie gramy strików. To była Australia. Widzowie, to była Australia. Tnijcie. Tnijcie mnie, jak to nie była Australia. Widzowie, tnijcie mnie, jak to nie była Australia. To jest 1000000% Australia. Tnijcie mnie, jak nie była. Na 1000000% to była Australia. Jest to kolejny bóg GeoGuessera. No co ja mam zrobić? Jak to nie było, widzowie, Australia, to jest bóg. To jest bóg, widzowie. No zobaczcie to, ja wam pokażę, czekajcie. Tu byliśmy, w tym miejscu byliśmy. No i GeoGuessr ten.
O tutaj byliśmy, tak, byliśmy w tym miejscu, Geoguessrze. Na pewno tu byliśmy, w tym miejscu. No i co ja mam zrobić? Byliśmy w Australii 1000%. No ruch był lewostronny, wszystko było lewostronne. Inne zdjęcie dało. Kurde, no to bez sensu jest robić striki, jak takie rzeczy się dzieją. Kontynuuj od nowa, ale powiedzmy, że jest 60. Nie no, bez sensu. Jest to niestety nie pierwsza taka sytuacja, w której Geoguessr zawodzi. Chyba Argentyna tu będzie. Dobrze, już tutaj chociaż normalnie jedzie. Jest ciężka lokacja. To znaczy Argentyna. To może być Urugwaj. Kurde, tylko w Urugwaju byłyby specjalne znaki. Proszę, dojedźmy do jakiegokolwiek. O, a jeszcze zobaczmy. W takim razie, jak już nie dojedziemy. Blachy rejestracyjne argentyńskie na samochodzie. Tak mi się wydaje, że były blachy argentyńskie. Please. Co? What the fuck? Ej! Co? Dało mnie w innym miejscu! Co? Ej, byłem w innym miejscu! Mam nadzieję, że zostanie to w przyszłości naprawione, chociaż to jest już bug, który trwa dłuższy okres czasu. Dzięki za dziś i do usłyszenia już jutro.